Dzień dobry Państwu, z tej strony Michał Grygonis, inżynier systemowy w GM System. Chciałbym Państwu przedstawić dzisiaj temat dość kontrowersyjny, a mianowicie prowadzenie rewizji, kontrowersji, czym one się różnią, pod kontrolą systemu Team Center w integracji z Solidarze. Innymi słowy, chciałbym Państwu wyjaśnić, dlaczego tak jest, jak producent, za co producent oprogramowania Team Center, firma Siemens, uznała rewizję, a za co uznała wersję. Temat bardzo często powtarza się z wdrożenia na wdrożenie, w których uczestniczę i myślę, że warto byłoby poznać troszeczkę głębiej ten temat, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i używać tego zgodnie z polityką rozwoju oprogramowania Team Center. Ok. Co sobie zobaczymy dzisiaj z perspektywy agendy, struktura precyzyjna oraz nieprecyzyjna. Zanim przejdziemy do rewizjonowania czy wersjonowania na przykładzie na dokumentacji Solidarz, musimy sobie przypomnieć bądź wyjaśnić osób, które nie znają tych pojęć, czym one się różnią i poprzez poznanie tych mechanizmów będziemy mogli sobie gładko je połączyć właśnie z rewizjonowaniem czy wariantowością produktu. OK. Prowadzenie rewizji na dysku oraz prowadzenie rewizji pod kontrolą Team Center. Czytaj precyzyjnie. Tutaj zobaczymy sobie przykład taki standardowy, co się dzieje podczas wersjonowania czy rewizjonowania na tą chwilę złożenia głównego z trzema prostymi częściami na dysku twardym. Przeważnie te pliki są kopiowane bezpośrednio do folderu obok, gdzie złożenie jest nazywane względem nowej nomenklatury, bądź po prostu jest to nowy produkt i jedna zmieniona część, w naszym przypadku V2 na parcie A. Z czym, że part B i part C też, mimo że nie są w ogóle zmienione, też dostają wersję drugą, co by można było je prosto rozróżnić, mimo tego, że są w różnych folderach, prawda? Przy różnych projektach. No oczywiście wiemy, czym to się kończy, to jest tylko i wyłącznie pozorne zarządzanie dokumentacją, nie jest ono pozbawione wad bardzo podstawowych, czytaj tworzenie duplikatów. Struktura precyzyjna w Team Centerze troszeczkę przypomina tą pracę właśnie na dysku. Troszeczkę, ponieważ system rewizjonowania jest bardziej złożony, Solid Edge, jak i Siemens Team Center wprowadziły struktury precyzyjne, tak wprowadzili struktury precyzyjne po to właśnie, żeby ułatwić ludziom wejście na platformę. To jest pierwszy powód. Drugi, w bardzo specyficznych przypadkach tego typu prowadzenie BOM-u, prowadzenie projektu jest używane. Przeważnie lotnictwo oraz aerospace, gdzie każda sztuka wyprodukowana ma swoje numery części. W tych przypadkach tych struktur precyzyjnych się używa. Wygląda to bardzo podobnie, innymi słowy, podczas kiedy zapisujemy sobie jako to nasze główne złożenie, czy rewizjonujemy to główne złożenie, powstaje rewizja B. Tak? Podczas rewizjonowania powstaje rewizja B, przy czym część A też możemy podnieść do rewizji B, dzięki czemu mamy odświeżony bądź w ogóle nowy produkt w naszej firmie. Reszta części jest użyta ponownie. Nie mamy tego obowiązku duplikowania, tak jak na dysku twardym, elementów po folderach. No, tutaj występuje rewizjonowanie samego składnika, jak i tego złożenia nadrzędnego, które je trzyma, żebyśmy mogli odświeżyć całą strukturę. Niemniej jednak jest tutaj też poważna wada, mianowicie musimy rewizjonować z najgłębszych czeluści naszego złożenia każde nadzłożenie czy podzłożenie, w którego skład wchodzi ta, czy chcielibyśmy umieścić tą rewizję zamiast A, to tą B. No, nie trudno się tutaj domyśleć, że czasami może to zająć więcej czasu niż wprowadzenie zmiany na parcie A, prawda? Ta administracja wokół tego i w ogóle wszystkich innych złożeń, które chcielibyśmy zaktualizować, czasami potrafi zblokować projekt. Albo wprowadzać niepotrzebne dane, czy w ogóle błędy,
do systemu. Podsumujmy sobie zatem te struktury precyzyjne. Niby sobie pozornie ułatwiają nam wdrożenie, pozwalając na symulację pracy na dysku twardym z odjęciem kilku tych błędów, jakie normalnie popełniamy, kopiując dane z folderu do folderu. Pozwalają na symulację pracy na dysku. No tutaj trzeba to zaznaczyć, że no nie jest to do końca i główną zaletą. Tutaj szczególne przypadki użycia grają najważniejszą rolę, ponieważ struktury precyzyjne, tak jak wspomniałem, wymagają, żeby zidentyfikowane są sztywne, przypominają tą pracę taką jak na dysku, czy tutaj tak jak zapisałem, tak to widzę. Plus do tego obsługa tych szczególnych przypadków użycia lotnictwo czy aerospace, gdzie każdy produkt ma swój BOM, niezależnie czy to była partia 500, każdy z nich będzie miał osobną dokumentację z osobnym nazewnictwem czy numerem. Aby pozbyć się tej niepotrzebnej administracji, zostały opracowane tak zwane struktury nieprecyzyjne i BOM zapisany w tej ideologii, nazwał, czy w tym mechanizmie, pozwala na auto podmienianie dokumentacji w złożeniu. Jak to wygląda? Przypomnijmy sobie tą wersję precyzyjną, my sobie rewizjonujemy parta A do rewizji B oraz złożenie główne do rewizji B. Natomiast w strukturach nieprecyzyjnych wymagane jest od nas tylko zrewizjonowanie parta A. Tutaj od razu się rodzi pytanie, no jak przecież złożenie główne może być wydane. I pewnie tak jest. Może być obarczone statusem, prawda? Zatwierdzone. I prostą operacją rewizji na części będziemy mogli podmieniać elementy. Tutaj opowiem głośno tak, jeżeli part B dostanie status, tak, odpowiadający za wydanie go na produkcję, a poprzednia rewizja zostanie z niej wyciągnięta i zobaczona innym statusem. Więc w zależności od tego, jaki status ma dana część, dostanie się na widok BOM-u produkcyjnego, bądź też nie. Za to, jak widzimy, taki BOM odpowiadają reguły rewizji, o czym za chwilę. Ok. Najważniejszą zaletą jest pozbycie się administracji, tej żmudnej części aktualizowania naszych produktów, czyli brak potrzeby rewizjonowania wzwyż. Przyspieszają proces wprowadzenia zmian. Tutaj proszę zauważyć, że wystarczy do naszej zmiany załączyć tylko i wyłącznie rewizję danej części czy złożenia. A cała żmudna administracja po oczywiście zatwierdzeniu tych zmian zostaną wprowadzone na już zatwierdzone listy materiałowe. No, tutaj trzeba to zaznaczyć, że w przypadku prostych elementów, które są używane we wszystkich naszych produktach, czy tak jakieś typowe elementy standardowe naszej firmy, no proces wprowadzania zmian może być nieporównywalnie szybszy od takiego ręcznego. Praca z jednym BOM-em, tutaj bardzo ważna rzecz. Ten sam BOM jest wykorzystywany przez osoby produkcyjne czy przez konstruktorów. Względem reguł, z jakimi sobie otwieramy to złożenie, tak ono będzie nam się wyświetlać w zależności od grupy, która próbuje uzyskać te dane. Czyli dla przykładu BOM, ten sam indeks tego głównego naszego produktu odtworzony przez użytkownika, który jest w dziale produkcyjnym, będzie inny niż ten konstruktorski, ponieważ ten konstruktorski przeważnie chcemy mieć jak najświeższy, czyli wszystkie jeszcze niewydane rewizje chcielibyśmy widzieć bezpośrednio w naszym CAD-zie, a z kolei z perspektywy użytkownika produkcyjnego chciałbym widzieć tylko i wyłącznie zatwierdzone rewizje, prawda? Tutaj praca z jednym BOM-em pozwala nam na ścisłą synchronizację pracy. No dobrze, zobaczmy sobie zatem te struktury. Po lewej stronie widzimy zielone złożenie precyzyjne, główne złożenie precyzyjne, składające się z tych samych części, co złożenie nieprecyzyjne. Już o innym indeksie, ale z tymi samymi częściami.
Porównajmy zatem. Dla pewności na pojedynczym poziomie nie ma żadnych różnic w bomie. Part A jest zatwierdzony, status 60 oznacza, że jest produkcyjny. Zrewizjonujmy dokument. Licznik podniósł się do B, co przy naszej regule rewizji latest working pozwala na automatyczne podmiany w zatwierdzonym złożeniu dokumentu. Tak. Porównując, system zwraca nam informację, że jest różnica między rewizjami na pierwszej linii. Łącznie z raportem, w jakiej ilości i skąd. Dobrze. Podsumowując zatem rewizję. Rewizje z perspektywy systemu Team Center zakładają wsteczną kompatybilność komponentu. W ramach formy, złożoności i funkcji. Innymi słowy, rewizją C będę mógł zastąpić rewizję B, a rewizją B będę mógł zastąpić rewizję A naszego komponentu. Czyli decydując się na wprowadzanie zmian za pomocą mechanizmu rewizjonowania w strukturach nieprecyzyjnych, powinniśmy uwzględnić przede wszystkim kompatybilność wsteczną. Czy da się ten element, powiedzmy może bardziej zgradowany albo sfazowany, umieścić w poprzednich, zamiast te poprzednie wersje. Czyli innymi słowy, to jest ulepszona część, powiedzmy nasza standardowa, wewnątrz wydanego produktu. Tak? Jeżeli nie możemy zapewnić kompatybilności wstecznej, powinniśmy zapisać to jako i wtedy podmienić, zrewizjonować złożenie główne, ponieważ linii nie wyedytujemy innym indeksem, podmienić części. No i teraz decydujemy się, czy złożenie, w którego skład wchodzi ten element, będzie kompatybilny wstecznie, czy też nie. Jeżeli nie, po staremu zapisz jako. Dobrze, skoro znamy już mechanizm rewizjonowania i wpływ na struktury precyzyjne, jaki, albo jego brak na struktury precyzyjne, jak i nieprecyzyjne, przejdźmy sobie zatem do wariantów Solid Edge'u. Wariant Solid Edge'u jest mechanizmem, który pozwala nam przede wszystkim na zmniejszenie ilości dokumentacji. Zmniejszenie ilości dokumentacji, nad którą musimy panować, nawet pod kontrolą systemu Team Center, jeżeli byśmy chcieli sobie po prostu na naszym folderze domowym wyświetlić wszystkie warianty naszego złożenia, po prostu byłoby ich dużo, bo może być dużo. Prawda? Warianty w Solid Edge'u pozwalają nam na pracę z jednym głównym złożeniem, które podczas pracy w Solid Edge'u będzie nam zwracało informacje, jakie warianty mamy do wykorzystania. Bez potrzeby wyrzucania ich bezpośrednio na nasz folder domowy. I tutaj następne pojęcie złożenia alternatywne, bo tak, warianty w Solid Edge'u możemy odnaleźć w dokumentacji. One obejmują położenia alternatywne, czyli złożenia, które nie zmieniają się w ogóle konstrukcją ani bomem, a tylko położeniem elementów w środku. Oraz rodziny złożeń, które oprócz zmiany położenia również zmieniają swój BOM, czyli listę materiałową. Zobaczmy sobie zatem przykład Solid Edge. Otwórzmy sobie przykład złożenia alternatywnego w postaci zawora. Zaworu. Po załadowaniu stwórzmy zatem przykładową rodzinę części typ 1 otwarty, typ 1 zamknięty. Tak u góry mamy utwórz rodzinę złożeń, typ 1 otwarty, czyli to jest to, widzimy bezpośrednio teraz na widoku. Będzie jednocześnie domyślnym widokiem. I typ 1 zamknięty, aby przedstawić go w formie zamkniętej. I aby to uczynić, wystarczy
Tak, między nimi nie ma żadnej różnicy. Wystarczy, że wprowadzimy zmienną. Poprzez standardowe zmienne środowiskowe mamy zmienną Wolf Angle, gdzie po prowadzeniu 90 stopni otrzymamy wersję zamkniętą na składniku. Zamkniętą. Tak, różnice między otwartym a zamkniętym są widoczne. Stwórzmy dodatkowy typ, typ drugi z podmienioną rączką. Tutaj będziemy, oprócz samego położenia alternatywnego, zobaczymy zmianę na liście materiałowym. Poprzez standardowe mechanizmy zastąpienia części wybierzemy sobie drugą wersję rączki, która wchodzić będzie w skład tego złożenia. Wykorzystajmy flash fit do poskładania. Ok, wygląda dobrze. Razem z rączką wymienimy podstawę, aby wprowadzić wersję odpowiednią dla tej wersji rączki z ogranicznikiem. Tak samo jak poprzednio, wybierzmy, i tutaj uwaga, również już gotową rodzinę złożeń w wersji z trzema śrubkami i jednym bolcem. I to będzie nasza wersja otwarta. Dołóżmy od tego typ zamknięty, czyli wprowadźmy do zmiennej width angle wersję 90 stopni, wartość 90 stopni. W systemie Teamcenter, aby zobaczyć dokładnie wartości naszych poszczególnych wersji złożenia, musimy jeszcze opublikować zmienne, ponieważ nie widzimy w nich unikalnych ID z bazy Teamcenter. Zaznaczając wszystkie, klikając Save, system podpowie nam cały typu szereg razem z nazwami, które wprowadzaliśmy wcześniej, tak aby poprawnie zapisać do bazy, nadać każdemu z tych konfiguracji odpowiedni, unikalny indeks w bazie Teamcenter. Proszę zauważyć, główne złożenie, główny rodzic, parent ma ID równe 97. Każde z poszczególnych składników dostało swoje własne, unikalne ID. Po zapisaniu będą one widoczne w tabelce z właściwościami. Gwarantuje nam to unikalność konfiguracji i spójność list materiałowych. Dobrze. Zatem stwórzmy sobie nowy projekt, który będzie wykorzystywał właśnie ten zawód.
Nazwijmy go sobie Supermodów. Przypiszę mu katalog. Oznaczmy go jako beta i wprowadźmy informacje do bazy danych. Standardowymi mechanizmami typu Staff Component wykorzystajmy naszego parenta numer 97 do umieszczenia go w tym naszym projekcie. Tak, czyli innymi słowy, stało się to podzłożeniem tego głównego złożenia. Tutaj mamy już całą listę konfiguracji czy wariantów, jakie tworzyliśmy chwilę wcześniej. Wstawiając go do głównego złożenia, widzimy na liście materiałowej znacznik 97 w typie drugim otwarty. Zapisując projekt i tworząc nowy rysunek, w systemie Team Center możemy bardzo łatwo go odnaleźć, klikając na otwórz rysunek, tworząc nowy rysunek aktywnego modelu, umieszczając na nim model i wprowadzając listę części, dostaniemy już ID bezpośrednio składnika, który został wybrany na rysunku. Innymi słowy, rodzina złożeń pozwala na globalny dostęp do wersji produktu. Nie ma tu potrzeby szukania dokumentów różnych wersji, ponieważ zawsze jest to spinane i jednym głównym złożeniem alternatywnym, które podczas wstawiania do naszego projektu zaproponuje nam listę do wyboru, którą wersję chciałbym użyć. Wspiera zarządzanie wersjami produktu, a system rewizjonowania uzupełnia ten proces. Innymi słowy, w tym naszym zaworze moglibyśmy wprowadzać po już wydaniu dokumentacji zmiany, na przykład materiałowe, tak, czy technologiczne, bez potrzeby rewizjonowania, czy w ogóle wersjonowania innych zespołów, które korzystają właśnie z tego zawodu. Mimo, że w Pathfinderze pod Solidarzem widzieliśmy zawsze numer 97, czy to numer parenta, czy rodzica, numer składnika pojawia się nam na liście, bo nie musimy się martwić o spójność dokumentacji. Jednocześnie dzięki systemowi rewizjonowania uniezależniamy się od żmudnej administracji. Całkowicie automatyzuje ona proces wprowadzania nowych rewizji, uwaga, podkreślam, kompatybilnych wstecznie, tylko trzeba sobie właśnie zadać to pytanie, czy moja zmiana będzie kompatybilna wstecznie. Jeżeli tak, wykonujemy rewizję i ją zatwierdzamy, wycofując poprzednią z list materiałowych poprzez narzucenie w przypadku Team Center Rapid Starta statusu 90, a nałożenie na tą nową statusu 60. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zachować kompatybilności wstecznej, powinniśmy wzorcową rewizję po prostu zapisać jako, co będzie równało się ze stworzeniem nowego ID w bazie danych. Chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na roadshow z okazji promowania rozwiązań klasy PLM, czytaj Team Center. W terminach 31 do 2 kwietnia bieżącego roku Kraków, Łódź, Bydgoszcz. Rejestracji można dokonać bezpośrednio na naszej stronie pod adresem roadshow.gmsystem.pl. Z mojej strony to już wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że informacje zdobyte tutaj pomogą Państwu na skuteczne poprawienie jakości prowadzenia dokumentacji u Państwa w firmach. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.